Witam ponownie na moim kanale. Cieszy mnie ogromnie zainteresowanie moimi filmami i Wasze komentarze. Dzięki nim na pewno powstaną nowe filmy tego cyklu. Dziś zajmę się kwestiami, które są ze sobą powiązane. Projektant założył, że wentylacja bunkra może się odbywać także przez właz. To był zły pomysł. Właz miał być przecież szczelny i zwykle zamknięty. Pierwotnie właz został zamontowany, by chronić wnętrze przed wodą deszczową. Po przyspawaniu ramy do zbrojenia, ramę zaizolowano pianką montażową. Wydawało mi się też, że właz może być na poziomie dekla, co potem okazało się błędem. Dosyć duże wymiary otworu wejściowego pozwalają nie tylko na swobodne wchodzenie do środka, ale także wkładanie dużych przedmiotów. Podział drzwi na skrzydło większe i mniejsze powoduje, że nie trzeba za każdym razem dźwigać ich całego ciężaru przy otwieraniu i zamykaniu. Co prawda na tym etapie prac właz służył głównie jako dodatkowy otwór wentylacyjny, ale w przyszłości miał być skuteczną zaporą przed światem zewnętrznym. Dlatego dalszy etap pracy w wokół bunkra, czyli położenie kostki, pozwolił na prawidłowe wykonanie włazu. Doświadczenie z opadami wykazało, że nie może być on w poziomie kostki. Po odcięciu drzwi dospawano nową ramę. Podniesiono ją 4 cm powyżej kostki. Pomiędzy ramę i kostkę wbito drewniany próg. Całość zaizolowano za pomocą pianki montażowej oraz silikonu. Wokół drzwi założono silikonowe uszczelki. Dla izolacji cieplnej wrota wypełniono watą szklaną. Od środka przyspawano blachę takiej samej grubości jak zewnętrzna. Założono zamek na zasuwę. Szczeliny doszczelniono pianką montażową. Do pomalowania użyto farby do metali Hammerite. Oczywiście sprawdziłem szczelność włazu zarówno na wilgoć, jak i na kurz. Do stalowej ramy włazu przymocowano stalowe schody o typie drabiny, a podczas wchodzenia do środka ramy wykorzystuję jako uchwyt. Z moich doświadczeń uważam, że właz powinien być powyżej gruntu. Dobrze jest sprawdzić przed budową, jaki jest poziom wód powierzchownych podczas gwałtownych ulew i roztopów. Pierwotnie zakładano, że wentylacja grawitacyjna wspomagana wysokim ułożeniem rury odprowadzającej na powierzchni okaże się skuteczna. Niestety zarówno to, jak i dodatkowa rura wentylacyjna, która miała doprowadzać powietrze do dna bunkra, nie dała w efekcie skutecznej wymiany powietrza wewnątrz. Postanowiliśmy zastosować wentylator elektryczny. By uruchomić stały przepływ powietrza, zainstalowaliśmy wentylator do przewodów wentylacyjnych z włącznikiem obok przełącznika oświetlenia. Niestety ten wentylator miał kilka wad. Był za głośny, spadał z rury wentylacyjnej i wpadał w wibracje. Z tego powodu założyłem wentylator łazienkowy o mocy 16 W. Wszystko działało dobrze, dopóki wewnątrz nie pojawiły się meble, które zmieniły przepływ powietrza. W narożnikach zasysane powietrze z zewnątrz zaczęło się skraplać. W okresie letnim wynikało to z różnicy temperatur. Kiedy to zauważyłem, miejscami pojawiła się już pleśń. Rurę doprowadzającą zakończyłem kolankiem. W najbliższej przyszłości założę na niej filtr. Natomiast teraz zabezpieczona jest chemicznymi pochłaniaczami wilgoci. Zaletą silkożelu jest to, że można go używać wielokrotnie po osuszeniu. Pochłaniacze chemiczne oraz stała wentylacja wymuszona przez wentylator spowodowały, że wewnątrz zrobiło się bardziej sucho. To dało w efekcie całkowitą likwidację skrapiającej się wilgoci na ścianach, meblach i podłodze. Dlatego uważam, że w środku potrzebny jest także wentylator. A źródłem prądu dla wentylatorów ma się stać ogniwa fotowoltaiczne. To wszystko na dziś. Już teraz zapraszam na następny odcinek, zapewne za tydzień.